dnia 6000 obrotów. Raz, dwa. Bum! Siemanko, siemanko, co tu się dzieje? Dzisiaj właśnie taki hardkorowy filmik, można powiedzieć, na zapytanie fanów, jakimi furami jeżdżę. No ale dzisiaj pokażę jedną z nich, to hardkorowy truck. Jak widać, dlaczego jest hardkorowy? No może nie taki już hardkorowy, że w Stanach jadą z kołami takimi przez samochody, no bo tu na drogi polskie nie za bardzo bym przyjechał takim. I tak już mam problem z parkowaniem gdzieś przy sklepach czy do galerii. Trochę jest podwyższony trok, to jeszcze się mieszczę do garażów, jest ok, ale jakby był trochę wyższy, już by był problem gdziekolwiek wjechać do garażu, na przykład do galerii, by się nie zmieścił. No i coś, trochę pokażę może naokoło ten trok. Dla mnie bardzo ważne, żeby była paka duża. Właśnie. I to widać. Teraz mam ściągnięte górę, bo meble sobie wozią. O, otwiera się. Nie możesz włożyć co chcesz. A tu na pewno przykrętka ta jest, co teraz ściągnięta, ona się zbija, ale teraz kompletnie ściągnięta. Dużo miejsca. O! To myślę, że nie jest mocny. Zobaczymy. 130 kg ważne, ale aż nie czuć, jakby trzeba. O. Dlaczego to fajne? No bo można też wykorzystać, jak jechać na randkę nad jeziorem na przykład. No teraz tylko rzuciłeś, dziewczynę zaprosiłeś i o! Jest pięknie, także jest korzystny i sobie liczysz gwiazdy. O właśnie, dlatego też jest bardzo fajny, no i wytrzymały, wiadomo. Ładować można wszystko, dużo stejków, jak można powiedzieć, się mieści. Kamerka z tyłu jest, co widzimy wszystko, gdzie jedziemy. Opony takie trochę szumią na drodze, ale bardzo delikatnie, prawie nic nie słychać. No pewnie to nie jest oryginalny koła. Można się zobaczyć, ile wydałem za te koła. Koło kosztowało około 2000 dolarów z oponami, to w Stanach kupiłem. No i wiadomo, teraz z drugiej strony kabina. No to bo to nie jest kabina pełna taka prawie pełna, bo tu właśnie nie przystawiłem, jaki to trok w ogóle jest. To jest Toyota Tundra, także Tundra jeszcze idzie inny model, co jest kabina troszkę delikatnie dłuższa, ale w tym przypadku paka jest sporo krótsza, a mi chodziło, żeby paka była dłużej i dłużej się zmieściło. Ale z tyłu, zobacz, spokojnie, starczy miejsca, krzesełko, chwileczki też się mieści. Żaden problem. Zobaczymy z przodu, to już w ogóle jest szeroko, jest bardzo dużo miejsca. Nie wiadomo, oryginalnie truck był czarny. I to jest naprawdę wszystko, folie obklejone jest. Ile wydałem za obklejenie? No w Stanach mi to kosztowało całość z zrobieniem grafiki 2000 dolarów również. No to 2000 dolarów, no to wychodzi teraz prawie 8000 złotych, co można powiedzieć, może w Polsce na pewno kosztowałoby trochę taniej niż w Stanach, no ale to robiłem wszystko w Stanach, także dlatego takie ceny. No może przejdziemy do silnika, słuchajcie. Silnik jest 5,7, jak tutaj napisane, o, 5,7 litro V8 iForce. Zajrzymy pod maską. Jak to wszystko wygląda? O, tak to wygląda. Niemyty. O, jeszcze trochę zachurzył się.
Odpalę go. Odpalę, może usłyszycie jak. Jaki dźwięk jest tego silnika. Zaraz odpalimy go. Zabija 6000 obrotów. Raz, dwa. Moc. Jak już wspomniałem, 5,7 litra. Ma 380 koni mechanicznych. Do setki się, jak przyciśnie się idzie, 6,5 sekund. No co, nie jest jakiś na pewno najlepszy wynik, ale nie zapominajmy, to nie jest samochód sportowy, tylko trok, ciężarówka. Także 6,5 sekund jest dosyć szybko, co można naprawdę stuningować. To jest taki oryginalny, gdzie włożymy trochę może chipa, coś pośpieszymy i możemy zrobić z tego 500 koni. No to wtedy będzie naprawdę szło. No i wiadomo, najważniejsza kwestia w Polsce, ile pali paliwa. No ile wlejesz, tyle spali, nie wiadomo. No paliwa to powiem też ciężki koła, ciężki samochód. Ile on waży? Pierwsze, zaraz troszeczkę zobaczę. To tam, 4000 funtów. Także to wychodzi coś 1770 kg. Także prawie 2 tony. Jak się nie mylę, bo tych wymiarów to sporo, żeby tu nie opowiadać jakieś nieprawdziwe dane. No ale wracając do tego, ile on pali, no to pali około 25 litrów, mniej więcej, policzysz jak ładnie będziesz jechał, na pewno około 20 może litrów, ale jak naciśniesz, to może wziąć i 30 litrów, no ale wiadomo, jak się jedzie, tak się płaci. Chcesz jechać 2 litry, no to malucha, nie? Zajdziemy może do środka jeszcze. Zajdziemy do środka. O, tutaj jak widać, naprawdę elegancko. Elegancko zrobiony, widać, że ekran, super ekran, touchscreen, że dotykany jest, wszystko, jak się mówi tutaj, reguluje się na ekranie, także fajnie zrobione. No i wiadomo, na kierownicy telefon, głos, to wszystko wykonane dosyć prosto. No i wiadomo, tutaj klimatyzacja, co mi się podoba, że bardzo prosty sposób, kręcamy tylko tutaj, no jest automat, ale również może zrobić biegówkę, na sport łączyć, no i wiadomo, sport plus jeden, biegi, jedziesz dalej, no i szeroko, w środku schowek, o, jest wielki, jak widać. Ten schowek jest bardzo duży, dużo można zmieścić tutaj. I podpiąć rękę elegancko, żadnego nie ma dachu, także szyber dachu, jak się mówi. Co to więcej pokazać? No więcej chyba, wiadomo, stepper fajnie, bo schodzi się elegancko. Kwestia taka, zawsze trzeba zalać hyperpompa. Do zbiornika to szybciej jedzie, wiadomo. Brakcie pompy, to zawalu, hyperpump. No i tyle chyba z tego wszystkiego o tym troku. A jak ktoś chce się przejechać, no to może kiedyś spotkać na drodze. I słuchajcie, jeszcze jedna uwaga, bo ostatnio pisze do mnie, że o, spotkałem ci, tam idziesz na Mazurach. Bardzo podobny trok, właśnie F-150, super krukiem, taki duży, obklejony, prawie tak samo, jeździ gdzieś tam na Mazurach.
bo tego Forda w zeszłym roku sprzedam. Na pewno widzieliście na Facebooku informacje i ktoś to kupił i jeszcze jest obklejony do dzisiaj. Tam gdzieś jeździ, także to nie jestem ja, ale ktoś tam z nim zasuwa. A to jest trochę wyższy Toyota Tundra. No i tak to wygląda. Jak zobaczycie mnie, no to wiadomo, że ja tym trokiem jeżdżę. No i tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich i na następne filmiki więcej coś jeszcze pokażę. Tylko piszcie w komentarzach, co by chcieliście zobaczyć. Będziemy tym jechać. Będziemy, bo muszę jechać zaraz tejkę załadować. Także ja spadam. Do zobaczenia następnym razem. I pamiętajcie, nie ma możliwości.